dobry, witam wszystkich. 12 lipca, święto leśników, święto lasu. Szanowni Państwo, zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Namyślnictwie Gościno dzień otwarty z okazji Dnia Leśnika. Ekologiczna od najmłodszych lat to jest właśnie to. Jednocześnie pokazujemy tutaj w praktyce, jak to wygląda. Leśnicy tłumaczą, co to znaczy kupik na przykład. Sam z wielkim zainteresowaniem słuchałem pewnej wiedzy od leśników. Natomiast my musimy od najmłodszych lat cenić przyrodę, kochać tą przyrodę, a też dbać o tą przyrodę. I to jest przyszłość, tak? A więc my musimy dbać o ekologię, o środowisko i jeśli nie zaszczepimy to od najmłodszych, nawet przedszkolnych lat, no to będziemy potem mieć wielkie trudności. Także inicjatywa ze wszech miar bardzo dobra, owocna. Gratulacje dla pana nadleśniczego Roberta Fiałkowskiego, gratulacje dla pana burmistrza Mariana Sierackiego. To da dobre owoce przyszłości. Myślę, że nie ma nic lepszego. Edukacja, zabawa. Dzieci zapamiętają, rozwiną swoje zainteresowania, przy okazji się troszeczkę pobawią, a i gadżety na pewno dzieciaki zachęcą. Bardzo się cieszę, że takie nowe święto odkryliśmy, bo dotychczas leśnicy nie obchodzili swojego święta. W zasadzie to jeżeli już, to z lasami nam się z Hubertu, z myśliwymi kojarzył. A tutaj myślę, że bardzo dobrze, bo jest to wdzięczne święto, należy je propagować. Myślę, że w przyszłości obejmie zasięgiem większe grupy. Cieszę się właśnie, że są dzieci, młodzież, ale i starsi, bo to jest potrzebne święto. Znaczenie lasu w naszym życiu jest bardzo duże i należy to święto propagować i ich pracę leśników, myślę, że na tyle samo trudną, co i rolników, czy inne grupy zawodowe. Leśnicy, prowadząc zajęcia, chcieliby, aby między lasem a nimi nawiązała się więź emocjonalna. Bardzo ważne jest docenienie otaczającej nas przyrody. Żeby skutecznie się czegoś nauczyć, musimy nie tylko wysłuchać lekcji, ale zrozumieć, co dla nas oznacza to, czego się właśnie dowiedzieliśmy. Na naszych stoiskach przygotowaliśmy wiele konkursów z nagrodami, koło fortuny, leśną krzyżówkę, memory, różne gry i zabawy animacyjne dla dzieci. Chcemy dzisiaj przybliżyć przede wszystkim pracę leśnika, że jest to zawód naprawdę ciężki, bo w zależności od pogody, pory roku, cały czas musimy pracować w tym lesie, spotykać się z różnymi problemami. Las jest tworem żywym, więc często może spotkać nas różne niespodzianki. No i zwiedzamy. Jestem tu pierwszy raz. Zwiedzamy, podoba nam się. Jest bardzo miło, sympatycznie. Lasy Państwowe jako firma jest to firma taka proekologiczna, prospołeczna, dlatego staramy się coraz bardziej wychodzić do mieszkańców, do turystów z tytułu tego, że mieszkamy nad uzdrowiskiem Kołobrzeg. No i wspieramy te programy proekologiczne. Wszystkich zapraszamy do lasu, zapraszamy do akcji Zanocuj w lesie, którą mamy. Można odwiedzić nas na stronach internetowych, zobaczyć, spojrzeć. Serdecznie zapraszamy. Tutaj w tej dziedzinie mamy bogate doświadczenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o okres pandemii i pewnego zamknięcia nas w domach.
Często właśnie z maluchami wychodzimy do lasu, spędzamy czas na łonie natury. Ostatnio nawet nocujemy w lesie. Już drugi raz w tym roku zachęcamy wszystkich, dobierzcie namioty, zanocujcie w lesie. Edukujemy się, właśnie wnuczek, 6-latek, bardzo lubi zwierzęta. Zabawa go. Cieszysz się z zabawy? Tak. Jest wspaniale, tak? Tak. Znasz zwierzęta, są wspaniałe gry i miło spędzamy czas przy takiej pięknej pogodzie. No to skoro jest na miejscu w naszym nadleśnictwie, to trzeba to pochwalać.